Jednym z elementów skutecznej i efektywnej komunikacji jest akcent. W każdym języku mamy kilka rodzajów akcentu, które bardzo mocno determinują efekt komunikowania się. Akcent logiczny to taki, który będzie wpływał na ostateczny odbiór komunikatu, a przez to też na to, czy cel komunikacji zrealizuje się, czy też nie. Zostańcie i posłuchajcie, czym jest akcent logiczny, jakie ma znaczenie w naszej codziennej mowie, a także jak go skutecznie stosować. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Akcent logiczny to taki twór, który służy eksponowaniu naszych myśli. Mówimy, że akcent przybliża nas do celu, ponieważ jeśli w sposób jasny, klarowny i przejrzysty powiemy, o co nam tak naprawdę chodzi, to szybciej zrealizujemy swój cel całego procesu komunikacyjnego. A przecież o to wszystko się rozchodzi. Ale po kolei. Akcent logiczny to tak naprawdę podkreślenie jakiegoś fragmentu naszej wypowiedzi, fragmentu zdania, to może być kilka słów, to może być jedno słowo, ale podkreślenie go na tyle mocno, żeby słuchacz zrozumiał, żeby usłyszał i zakodował, że jest to informacja wyjątkowo ważna, że jest to informacja, na którą zwracamy uwagę my jako mówiący i też kierujemy jego uwagę, słuchacza, dokładnie na ten fragment naszej wypowiedzi. Czasami mówimy bardzo dużo, ale to nie chodzi o to, że ktoś jest czy nie jest gadułą, bo musimy podać drugiej stronie, naszemu odbiorcy, cały pakiet informacji. Natomiast nie wszystkie te informacje są niezbędne do tego, żeby zrealizować założony cel. Dlatego też powinniśmy kierować uwagą słuchacza i wskazywać mu, oczywiście subtelnie, na które elementy powinien zwrócić uwagę, bo są to elementy, na których nam najbardziej zależy. To kierowanie uwagą słuchacza odbywa się właśnie poprzez głosowe wzmacnianie fragmentów naszej wypowiedzi. Posłużę się przykładem. Jeżeli mówię zdanie, podaj mi proszę tę książkę, to bardzo wyraźnie zaznaczam, że chodzi mi o tę książkę, a nie o żadną inną. Jeżeli mówię, chodźmy dziś na pizzę, bo jestem głodna, to zależy mi na tym, żeby zjeść akurat tę potrawę, a nie żadną inną, czyli nie mam ochoty na pierogi. Pamiętając o tym, jak ważny jest akcent logiczny, możemy zadbać o to, żeby nie używać go nieświadomie, żeby nie używać go bezwiednie i akcentować zupełnie to, co nam wypadnie i też w jakiś sposób przyjdzie na myśl. Świadome używanie akcentu logicznego to świadome kierowanie uwagą słuchacza, a więc lepszy efekt komunikacji. Kiedy przygotowuje się przemówienia albo jakieś wystąpienia publiczne, warto sobie w swoich notatkach zaznaczyć albo wypisać te słowa, albo te fragmenty zdań, które są właśnie najważniejsze. Mózg to zobaczy i zapamięta i też zupełnie inaczej wyartykułuje dany fragment, co pozwoli, żeby słuchacz i odbiorca lepiej i skuteczniej to usłyszał. A przecież wszystkim nam chodzi o to, żebyśmy byli zrozumiani, żeby budować porozumienie i żeby po prostu dogadywać się z ludźmi, niezależnie od tego, na jakiej płaszczyźnie to się dzieje. Dziękuję Wam za dziś. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Tymczasem pamiętajcie o subskrypcji, piszcie komentarze, dawajcie lajki i do zobaczenia.